Przede wszystkim założeniem jest współpraca z sektorem publicznym, społecznym i sektorem kapitałowym, bo sport musi przeświecać jego integracja, działalność ponad podziałami. Sport jest właśnie takim instrumentem, który można wykorzystać. Program, który jest zamieszczony na stronie SLD, jest kompleksowym programem, który pokazuje nasze dotychczasowe dokonania. Przypomnę tylko, że to nasz rząd, konkretnie moja skromna osoba, zgłaszała euro z 2012. To my podejmowaliśmy tę trudną decyzję. To minister Paszczyk tworzył Fundusz Rozwoju Kultury z dopłat do gier liczbowych, uczniowskie kluby sportowe, emerytury dla świadczenia finansowe dla olimpijczyków. To są wszystko nasze dokonania i duże doświadczenie. Dlatego też my patrzymy na sport bardzo kompleksowo. W tym naszym programie jest część dotycząca upowszechniania sportu, to co dla społeczeństwa, dla różnych grup wiekowych, dla osób wykluczonych, dla osób z różnych środowisk społecznych. Sport jest doskonałym antidotum na rozwiązywanie problemów społecznych. Druga sprawa to sport kwalifikowany, sport profesjonalny. Przedstawiamy propozycje, które mają uzdrowić obecną sytuację w sporcie kwalifikowanym, ponieważ obecnie mamy zbyt zawężone spojrzenie władz sportu na sprawy przygotowań chociażby olimpijskich. Nasze podejście jest zupełnie inne. My chcielibyśmy rozszerzyć tę platformę, jeżeli chodzi o liczbę osób, które uczestniczy będą w przygotowaniach olimpijskich. Nie ma nic dotychczas o nauce, o roli nauki w sporcie. Ten program SLD właśnie jest ukierunkowany na włączenie nauki, nowoczesnej medycyny sportowej. A przede wszystkim chcę też zwrócić uwagę na rozwój infrastruktury sportowej, bo infrastruktura jakby determinuje rozwój sportu. Kadry sportu determinują rozwój sportu. Myśmy w przeszłości niedalekiej budowali sale gimnastyczne w każdej gminie. Orlik jest niczym innym jak powieleniem naszego pomysłu, tylko w innym wydaniu dla piłki nożnej. Chcielibyśmy, w tym programie jest taka teza, budować teraz salę gimnastyczną przy każdej szkole. Takie są standardy dzisiaj edukacyjne, wychowawcze, aby właśnie w ten sposób postępować. Mamy ambitne cele, jeżeli chodzi o kształcenie kadr. Sytuacja obecna jest absolutnie niedopuszczalna, aby dalej kontynuować taki proces. Mamy 6, a właściwie 7 z filiami Akademii Wychowania Fizycznego, które kształcą praktycznie nauczycieli wychowania fizycznego, gdzie są kadry dla sportu. Stąd też nasza teza jest taka, aby powołać szkołę, która kształci kadry dla sportu. Myślimy również o stworzeniu modelu sportu. Przecież mamy totalny bałagan. Nie ma systemowego rozwiązania organizacyjnego dla sportu. Ten program SLD porządkuje te sprawy. My chcemy wrócić do sportu w MON-ie, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, szukać kompleksowych rozwiązań, systemowych rozwiązań dla sportu. Te dwa resorty dzisiaj nie prowadzą właściwie działalności sportowej, a są predysponowane ze względu na charakter szkolenia policjantów i żołnierzy do tego, żeby w niektórych dyscyplinach być liderem. Tego nie ma, zostało to zlikwidowane i nie ma widoków na powrót. My bardzo mocno podkreślamy w tym programie ideę powrotu do sportu w Ministerstwie Obrony i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Myślę, że temu wszystkiemu powinny towarzyszyć zmiany w regulacjach prawnych sportowych. Złożyliśmy w tej mijającej kadencji projekt ustawy o sporcie, który był bardzo dobrze przyjęty przez środowisko sportowe. Chcielibyśmy wrócić do tych pomysłów, aby prawo sportowe służyło rozwojowi sportu, a nie przeszkadzało, aby prawo sportowe nie reglamentowało sportu, a wspierało ten sport, jego rozwój w różnych sektorach i środowiskach społecznych. To jest dla nas niezwykle ważne,
Te wszystkie doświadczenia są ujęte w tezach. Nasze spojrzenie na sport, nasz ambitny program i myślę, że on zwrócimy uwagę środowiska sportowego, ale nie tylko, środowiska szeroko rozumianego społecznego na ten ambitny program, jaki jest w zakresie sportu.